wyemitowane. Niech pan siądzie, no bo... Ksiądz się przysiada. Trochę się narzucam, przepraszam, że w taki sposób, no. Ale to jest wyjątkowa okazja, żeby z księdzem biskupem porozmawiać. No nie, niewątpliwie jest ksiądz biskup takim dobrym duchem tego kościoła, który ja ufam, że jest w dalszym ciągu wartością samą w sobie i tu nie ma co nad tym dyskutować, niezależnie od tego, co złego by się nie działo, więc to tak na początek. Czy nie brakuje nam w tym wszystkim, w tym, co się dzieje wokół nas, takiego z katolickiego punktu widzenia, jednego spowiedzi. Czy poprzednia władza nie uderzyła się w pierś i nie powiedziała mea culpa? I czy to nie jest przyczyna tego, co się w tej chwili dzieje, a nie jakieś inne takie scenariusze, które my staramy się budować i usprawiedliwiać, dlaczego to właśnie rządzi to ugrupowanie, a nie inne? Pan, oni mają już świadomość tego, że popełniali błędy. Myślę, że to jest początek spowiedzi, tak? każdy rząd popełniał błędy. Przyznać się do tego, to znaczy tracić przez pewien czas przynajmniej jakąś grupę ludzi, których popierają. Oni się starają o to, żeby byli zawsze popularni. No ale jeżeli już jest taka sytuacja, jaka jest, no to ja pamiętam, że po przegranej rozmawiałem z wielu ludźmi, przychodzili do mnie, mówili, no my teraz sobie zdajemy sprawę, żeśmy przegrali na własny koszt. No tak, ale to jest takie płytkie. No, płytkie. Nie ma zgłębiania tego. Ale potem co, ten cały ta, całe tej klęski. No bo to społeczeństwo, ja jestem jakiś przekonany o tym, że duża część polskiego społeczeństwa po prostu się zawiodła na tej poprzedniej władzy. I że jej klęska wynika właśnie z tego wielkiego zawodu, że to nie było to, o co nam tak naprawdę chodziło. Myślę, że to tak jest zazwyczaj w takich układach politycznych, że ci, którzy się czują wygranymi i nie muszą się zabiegać o to, żeby ich wybrano, bo są pewni, że zostaną wybrani, przegrywają. No tak, i to się właśnie stało. I to się stało. To się stało i w stosunku do prezydentury, i w stosunku do parlamentu. Tutaj dwa czy trzy dni temu był Stanisław Tym, który powiedział, powtórzył słowa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, który kiedyś tak powiedział, nie patrz, co ojczyzna może tobie dać, tylko co ty możesz dać ojczyźnie. I tak się zastanawiam nad tym, czy paradoksalnie nie jest tak, że to PiS właśnie daje ojczyźnie. To nie jest to, co my chcemy, żeby dawał. PiS daje ludziom, to znaczy... Ale PiS nas chroni przed islamem. Tak? PiS nas chroni przed brakiem moralności. PiS nas chroni przed tą zgnilizną zachodnią. Przed moralnością. Tak. Ja teraz w tej chwili mówię to w sposób przekorny. Natomiast jest to w pewien sposób, PiS pokazuje prawdziwą polskość. Tak? I na to się młodzi ludzie łapią. Po prostu chcą tego słuchać. I to jest coś, jakaś wartość, którą oni reprezentują. To jest jednak wszystko z... Niewłaściwy obraz tej Polski. Ja dostałem taką książkę dla dzieci, napisaną Kościół w walce o wolność. Taką czytankę. Tam jest kilka rozdziałów. Ale jakąś współczesną czytankę, czy? W tym roku, może miesiąc temu wydaną. Aha, i kolorową, ładną dla młodzieży. Edukacyjną, tak? Obecnie... Tak, taką edukacyjną, właśnie, w której zginęły pewne postaci, bo nie wolno o nich pisać. No. Zginęły postaci z tej książki, bo nie wolno o nich pisać. Nie, w tej książce nie ma takich postaci, które, jak jest mowa o Solidarności, nie ma Wałęsy, nie ma. Zostały pominięte. No to kłamstwo. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiałem z księdzem biskupem Tadeuszem Pieronkiem na spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę, księdze biskupie. Wieści. Wieści polickie. Pani też z Wieści? Moja żona. Księże biskupie, tu w Szczecinie, ja chodzę do...